Punkt ostatni, oświadczenia i komunikaty, którym bardzo proszę tutaj obecność. Proszę Państwa, gdyby ktoś miał ochotę coś napisać do następnej gazetki, to bardzo proszę o przesłanie mi tego, co? Nie, tej, której, tak, jeszcze tej, do niedzieli. Czyli tak, żebym mogła w poniedziałek wysłać do druga. Dobrze, czyli do niedzieli, bardzo proszę. Pan Andrzej. Informacja, żeby była do końca września, bo musielibyśmy wszystkie usunąć, prawda?
dojdziemy do wszystkiego. Z tym, że wtedy może być przesunięcie jeden tydzień. Tak, tak. Że wszystkie wtedy pasuje. No zobaczymy. Dobra, to sprawdzimy to. Ja chciałem, proszę Państwa, zaprosić wszystkich serdecznie na drugą część piknika rodzinnego. Tym razem Bożego, więc akurat on miał o nim mówić. Grzegorz jest na górze, bo stara się jeszcze wydrukować tutaj dla Państwa te ostatnie jakby nasze loga. I chciałem zaprosić na piknik rodziny. Tym razem nazywa się piknik rodziny Zasłoni na Krzybuszkach i odbywa się tak, jak zaplanowaliśmy i wcześniej było zapowiadane, na Bulwarze Królackim przy Galerii Kazimierz z tyłu. O godzinie 14 do 18.30 bierze udział w nim wiele placówek oświatowych, edukacyjnych naszej dzielnicy, jak też inne osoby, inni partnerzy, którzy tutaj zgłosili. Mamy patronów medialnych, mamy wsparcie i różnych organizacji. I przede wszystkim czekamy jeszcze tylko na potwierdzenie pana Jacka Zielińskiego i mamy na tym pierwszym wstępnym plakacie, który już jest, mamy występ gwiazdy, ale doczekamy z poniedziałku, żeby pojawiło na tej reszcie już jego nazwisko. Także serdecznie zapraszamy, sobota, godzina 14. Nie, to nie o to chodzi. Pan Jacek miał jeszcze jakieś tam ostatnie ustalenia i odstępnie powiedział, że tak, ale może dopiero potwierdzić poniedziałek. My wtedy dopiero możemy nazwisko używać na plakacie. Także na tą chwilę, dzień 29 września, sobota 14.30. Mamy nadzieję, że będzie można pogoda. Zapraszam. Ja chciałam Państwa poinformować, że na przykładzie Komisji Edukacji odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół pana Leszka Jarabowskiego, który związany był z naszym zadaniem na rok 2012. Pod nazwą Żywa Lekcja Historii. Zgłosiło się 5 placówek, będzie jeszcze 6, ponieważ ja rozmawiałam w 13 liceum i nie było przedstawiciela, ale tak wstępnie wiem, że też to liceum, pomimo że w ubiegłym roku brało udział w tym zadaniu, również będzie ja byłam bardzo pani dyrektor. Ona powiedziała, że przekazała to nauczycielom historii, ale nie może nikogo wybierać na nikogo nacisku i jakoś tak później się nauczyciele nie zgłosili. No to już może zgłosiła się, zgłosiło się 8 liceum, zgłosiło się gimnazjum nr 7, zespół szkół ogólnokształcących nr 11 z Licha Wyglińskiego, zespół szkół mistrzostwa sportowego z Grabowskiej i zespół szkół zawodowych nr 1 tutaj z ulicy Rzeźniczej. I bardzo ciekawą propozycję miała pani wicedyrektor swojego liceum, która chciałaby pokazać ten program, który pan Jarabowski prezentuje, z występem dzieci, młodzieży, z udziałem, prawda, młodzieży tutaj jak najbardziej zostało zaakceptowane przez osoby na spotkaniu głównej i też chciałbym Państwa wszystkich zaprosić na ten piknik, który jest organizowany dla najbliższą sobotę, znaczy za tydzień sobotę, 29 września. Mam tutaj kilka plakatów, które proszę chętne osoby, które by rozwiesiły swoich jeden plakacik, to na przykład na Kriotece, Lubomirskiego, na przykład Amokowskiego, na Na początku tygodnia będzie więcej ludzi dostarczonych do wszystkich przyjemności. Zaproszone na ten licznik zostały wszystkie szkoły z poziomu szkół podstawowych gimnazjów. Odbędą się finały rozgrywek takiej olimpiady na Bulwarze Gminy. Ja przede wszystkim chciałbym prosić o wreszcie określenie się koloru.
bo aktualnie korzystamy z tego koloru. Już nawet wiadro i hub był na koszulce, to tak wygląda. Nie wiem, czy Państwo myślicie o tym brązie, czy nie o tym brązie. Tak na razie dostałem zwrot do mailu odpowiedzi, prawda? No i generalnie na razie to Dobrze, proszę Państwa, jeżeli nie ma już więcej uwag, zamykam 24 sesję Rady Dzielnicy. Dziękuję bardzo za obecność Państwa.